Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Radio Pryzmat zaprasza wszystkie dzieci do wysłuchania audycji Błystek. Dzień dobry, witam w studio Radia Pryzmat i zapraszamy na bardzo ciekawą rozmowę o czasie, który ucieka. O czasie, który jest stracony. O czasie, który może ktoś ukradł, zabrał. Do Hogwartu i wiedziałeś, że tam jest ukryty ten klucz? Tak. A jak się o tym dowiedziałeś? To może trochę zabrzmieć głupio. Z magicznej szkoły, gdzie Harry Potter uczęszcza, przysłali do mnie list, gdzie było powiedziane, że jeden z czarnoksiężników, który tam uczy, odkrył, że w Hogwarcie jest ukryty klucz do uruchomienia czasu. Sam tego niestety nie mógł zrobić, więc poprosił, abym ja się tym zajął. Słuchaj, a czy ktoś ci pomagał w tej wyprawie? Był taki koń. Czyli ze świata zwierząt, tak? Tak. A ze świata ludzi? W zasadzie to nie bardziej ze świata ludzi, ale jak się nazywał ten... Frodo. Aha, czyli do Hogwartu dostali się również bohaterowie z innych krain. I Frodo został zaproszony do Hogwartu, czy ty go jakoś wezwałeś? Zapytałem, poszedłem do jego wioski i spytałem, czy ktoś chciałby ze mną wyruszyć na wyprawę i Frodo się zgłosił. No to teraz opowiedz nam o tej wyprawie tak dokładnie, jak to było. Wyruszyliście z jakiego miejsca? Wyruszyliśmy w zasadzie z jego wioski. Najpierw spakowaliśmy potrzebne rzeczy typu jedzenie, namiot, picie i jeszcze tam troszeczkę drewna i krzemień, aby rozpalić ognisko, jak będzie noc. Wyruszyliśmy na tą wyprawę z rana, następnego dnia. Najpierw szliśmy wielkim lasem z bardzo wysokimi drzewami i szliśmy tak przez bardzo długi czas. W końcu spotkaliśmy konia, który utknął we wnykach, więc go uwolniliśmy. A ten koń chciał się nam oddzięczyć, więc nas poniósł kawałek i wyprawa o wiele bardziej się przyspieszyła. W końcu wyszliśmy z lasu na taką dużą polanę, ale niestety już zapadała noc, więc musieliśmy rozbić obóz. I czy w nocy coś się dramatycznego działo? Usłyszałem wycie wilka i trochę się przestraszyłem, ale potem już wszystko było dobrze. I nastał ranek. Tak. No i co robiliście? Postanowiliśmy jeszcze zjeść jakieś śniadanie, zanim znowu wyruszymy. I Frodo zrobił jajecznicę. Potem w końcu wyruszyliśmy już na wyprawę, wszystko się pozbieraliśmy, a konik dalej nam towarzyszył. Postanowiłem nazwać go Staszek. Dobrze, bardzo ładnie. No i tak razem ze Staszkiem wędrowaliście. Tak. Czyli był Kostek, Frodo i Staszek. Tak. Dotarliśmy w końcu do jakiejś wsi, gdzie już było gdzieś tak południe i postanowiliśmy zjeść jakiś obiad. I zaszliśmy do najbliższej karczmy, jaką znaleźliśmy. Po drodze jeszcze poznaliśmy kilka osób. Między innymi był to jakaś dziewczyna i jeszcze z dwóch panów. Znaleźliśmy dziwny przedmiot, który wyglądał trochę jak patyk połączony z jakąś kulką. I nagle ta kulka zaświeciła się na czerwono i usłyszeliśmy głos, że magiczne urządzenie pozwoli nam znaleźć to, czego szukamy. I nagle w jednym z korytarzy ujrzeliśmy światło. Myśleliśmy, że to wyjście, więc nie poszliśmy w tamtą stronę. Potem szukaliśmy długo. Słuchaj, a jak już ten klucz zdobyliście i wracaliście, zaatakował was ktoś?
chcąc. Tak, orkowie zobaczyli nas z daleka i zaczęli za nami gonić. Wtedy my uciekaliśmy przez las, ale na szczęście mieliśmy naszego konia Stacha. No i w zasadzie jeszcze nie zauważyliśmy innej rzeczy, ale w liście było napisane, że musimy położyć klucz na środku listu. I wtedy, kiedy to zrobiliśmy, list się automatycznie zapakował i gdzieś poleciał. Aha. A następnego dnia okazało się, że właśnie doleciał do tej szkoły i dostaliśmy podziękowania od tego nauczyciela. Dziękuję Ci za wspaniałą relację z bardzo niebezpiecznej podróży, ale zakończonej sukcesem, bo przecież klucz został odnaleziony. A Ty jak masz na imię? Anastazja. Anastazja, powiedz nam, czy Ty też uczestniczyłaś w wyprawie po klucz czasu, magiczny klucz czasu? Tak. I kto zorganizował tą wyprawę? Ty czy ktoś inny? Ja. Tak? Ale ktoś jeszcze się dołączył, tak? Mhm. Kto się przyłączył? Ze świata rzeczywistego. A kto? Miałam takiego psa, która się nazywa Bąbel. Tak? Bąbel. I towarzyszył mi w wyprawie. On ci towarzyszył w wyprawie, tak? A gdzie klucz był ukryty, ten magiczny klucz czasu? Na górze wspomnień. Na górze wspomnień. A gdzie ta góra wspomnień znajduje się? W jakiej krainie? Kraina emocji. I gdzie ten klucz dokładnie się znajdował? W środku góry, w jakiejś jaskini, w szczelinie? Na szczycie. Na samym szczycie. I ty musiałaś razem z psem wydrapać się na sam szczyt? A tak. Kto ukrył tam ten klucz? Pewnie ktoś bardzo zły. Kto nie chce, żeby ludzie mieli wolny czas. Tak. Czarny księżnik z krainy Oz. On ukrył, aha. I powiedz mi, czy jak szliście razem z psem na sam szczyt góry, spotkało was jakieś niesamowite przygody? Tak. Co się takiego wydarzyło? Jak postawiliśmy pierwszą lewą nogę na szczycie, jak weszliśmy centymetr po tej górze, to nagle spadła lawina, taka gigantyczna kula śniegu. I mogła was strącić. Mhm. No i jak uniknęliście zderzenia z tą kulą? Jak zobaczyłam, że tam coś się tam rusza, przeszłam na bok i... I wzięłaś psa ze sobą. Mhm. I powoli się odsuwałam od tego miejsca, aż nagle zobaczyłam, że to wielka kula śniegu. Jakbym nie doszła jeszcze jeden centymetr, ja zginęłabym. Jak już prawie byliśmy przy szczycie, czarny księżnik z krainy Oz się pojawił. I coś zrobił? Próbował nas powstrzymać meteorami spadającymi z nieba. Meteorami, tak? Ale mu się to na pewno nie udało. Tak. Był las na tej górze i spotkałam takiego jelenia, któremu pomogłam. Był niebieski, magiczny, z pięknymi porożami i on chciał mi się jakoś odwdzięczyć i pokonałam razem z nim i moim pieskiem tego czarnoksiężnika. I cieszyłaś się, że będzie już dużo tak. więcej wolnego czasu? I miałam czasu? Czas wolny dla siebie już i dla mojego pieska. Tak. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
Kaja, słyszałam, że zorganizowałaś wyprawę, której celem było zdobycie magicznego klucza czasu. Gdzie ten klucz został ukryty? Został on ukryty w świecie gry. Tak, jakiej gry? League of Legends. Tak. W krysztale przeciwników. W środku kryształu przeciwników. Tak. A skąd o tym się dowiedziałaś? Pewnego dnia loguję się na konto brata, wybieram sobie postać, oglądam sobie mapę. Tak. Była nowa. I tak zauważyłam coś dziwnego właśnie w krysztale przeciwników i zauważyłam, że to jest klucz. Aha. Czy wiedziałaś, że ta wyprawa będzie niebezpieczna? Tak. A kto tam był taki niedobry? To były czarownice z gry Wiedźmin 3. Czarownice? Tak. No, to one na pewno coś złego wymyśliły. Co one takiego zrobiły, żeby ci przeszkodzić? Porozstawiały wieże, które jak w drużynie są jeszcze minionki. Jak podejdziesz bez minionka do wieży, to ta wieża zacznie ciebie rzucać magią. I one co zrobiły, te czarownice? Właśnie zrobiły takie wieże i porozstawiały tam jeszcze dodatkowych strażników, żebym nie mogła ich zniszczyć. Miałam takie specjalne zaklęcie, taka tarcza. Tarcza zaklęcie? Tak. Czyli jak wypowiedziałaś to zaklęcie, to tak jakby tarcza była, która cię osłaniała. Tak, i ona trwała dosyć krótki czas, ale pomagała w pokonaniu tych strażników. Jak długo musiałaś iść, żeby zdobyć ten klucz? Kilka dni? Z 3 dni. Tak. W nocy szłam do specjalnych miejsc i prosiłam o pomoc moich koleżanek z innych gier. Aha, prosiłaś o pomoc. I kogo na przykład poprosiłaś o pomoc? Poprosiłam Kaję. Przyszła? Tak. No to prawdziwa przyjaciółka. Poprosiłam też Lenę i moją koleżankę Ulę i Maję. No to chyba razem to było wam raźniej. Tak, zwłaszcza, że moja koleżanka Maja uwielbiała się bić. Był taki moment w wyprawie, że doszło do jakiegoś starcia z kimś? Tak, bo oprócz tego, że te trzy czarownice wysłały jeszcze dwie wojowniczki. Jedna zamieniała się w tygrysa, a druga w ptaka. Wszyscy walczyliśmy, ale ona chciała najszybciej, tak od razu. I kogo wzięła w obroty? Tygrysa czy ptaka? Ptaka, bo miała taką specjalną linę i łapała. Aha, tak jak lasso. Tak. Ale problem polegał na tym, że oni się odradzali, bo było 9 wież, no i jeszcze przy krysztale 2. To było tak, że zniszczyłyśmy jedną z pierwszych, to pozostałe dwie się też niszczyły. I czasem robiliśmy tak, że przechodziliśmy do innej, bo zwykle właśnie ta dziewczyna, tygrys i ptak przychodziły tam, gdzie byłyśmy. Mhm. Ale udało wam się wszystkie te przeciwności pokonać. Tak. I dotarłyście wreszcie do miejsca, w którym był klucz. I kto go tam ukrył? Czarownice. Te czarownice, tak? Tak. Czy trzeba było ten kryształ rozbić, żeby się do tego klucza dostać? Tak, ale pierwsze trzeba było pokonać 3 bossy, czyli te czarownice. Aha. I jak już pokonałyście je? Tak. To co, rozbiłyście tą kulę? Ten kryształ? No tak, ale to było dosyć skomplikowane. Dlaczego? Bo musiałyśmy użyć wszystkich najlepszych umiejętności naszych, a to zabierało nam dużo sił. W środku był ten klucz i jak on wyglądał? Był srebrny. Miał góry taki kryształek. Było trzeba go wziąć magią. On jest u ciebie czy u którejś z tych koleżanek? Jest w tym budynku. A jest w tym budynku dlatego, bo jest tutaj zegar i te klucze trzeba do niego włożyć i powstanie jeden bardzo potężny klucz. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, a teraz Kaja. Kaju, powiedz mi, czy ty także brałaś udział w wyprawie? Tak, ogólnie to było bardzo trudne, bo było często takie chwile, kiedy się kłóciliśmy. No, uczestnicy wyprawy, tak? Tak? Kłócili się. A kto brał udział oprócz ciebie? Znaczy Sara. Tak. I moi przyjaciele z Meksyku. I gdzie ten klucz się znajdował? W jakiej krainie?
jest miejsce w Meksyku takie i to ogólnie było z filmu Coco. Tak. I ten klucz był w takiej białej gitarze. Pudle gitary był schowany. Mhm. Która należała do takiego gitarzysty i śpiewaka, który ogólnie był bardzo sławny i ciężko było się do niego dostać. A on wiedział, że ma tam ten klucz ukryty, tak, w gitarze? Wiedział, tak? Mhm. To musiał być chyba nieduży klucz. No, nie był duży, ale on ogólnie ten pan bardzo chciał, żeby był ten klucz był jego, bo on ogólnie był zły. Znaczy, gitarzystą jako muzykiem był dobrym, ale jako człowiek nie był tak dobry. Aha, i on chciał, żeby ten klucz służył tylko jemu, żeby miał dużo wolnego czasu, pewnie żeby mógł dużo grać, dużo ćwiczyć, a nie chciał z tym czasem podzielić się z ludźmi, tak? Tak. I wy o tym dowiedziałyście się i postanowiłyście ten klucz odzyskać. No i udało się wam to? Tak. Ale to była łatwa przeprawa. No nie bardzo, bo ogólnie było tak, że to było jakby w takim samym centrum takiego wielkiego targu. Mhm. Była taka jego, taki hotel taki wielki i on tam mieszkał, na klucz wszystko było zamknięte i w ogóle. No i ogólnie przez ten targ dużo osób nas zaczepiało, żebyśmy coś kupiły, a my nie miałyśmy na to czasu. No, ale udało się w miarę szybko, trwało to jeden dzień. A czy byłyście narażone na jakieś niebezpieczeństwo? Tak. Parę razy spotkałyśmy takie dwa ogromne tygrysy. Ojej. Bo one pracowały w cyrku, ale niestety były groźne, bo nie wytresowali ich tak dobrze. I trochę nas podrapały, ale dałyśmy radę. I jak wydobyłyście z tego pudła gitary klucz? Wsadziłyście tam rękę? To było tak, że ta gitara ogólnie była zamknięta w takim schowku. Tak. I my ukradłyśmy klucz temu panu, kiedy on spał. Tak, i otworzyłyście ten schowek. Tak, i wzięłyśmy tą gitarę i trzeba było zagrać na niej tak jeden utwór taki meksykański, żeby ten klucz dało się wyciągnąć. Aha, czyli pod wpływem muzyki ten klucz pewnie zbliżał się do tego otworu, bo tam jest w gitarze taka dziura, prawda? Tak. I już wtedy łatwo było palcami wyciągnąć. Jak on wyglądał? Jestem ogromnie ciekawa. Był ogólnie złoto-srebrny, że jego ten takie miejsce, gdzie się jak wkłada ten, to było złote, a reszta była srebrna. Srebrna. Były takie małe diamenciki. No to wspaniale, że macie ten klucz, bo również będziecie mogły nakręcać zegar tym kluczem i sprawiać, że wolny czas przybędzie w dużej ilości. A jeszcze powiedz, jak ty najchętniej spędzasz wolny czas? Znaczy ja uwielbiam czytać. Dziękuję za ciekawe relacje. Witam w studio dwie Leny. To może być też magiczne, że dwie osoby o takim samym imieniu brały udział w wyprawie. A ta wyprawa miała na celu odnalezienie magicznego klucza czasu, który sprawia, że ludzie mają dużo więcej czasu wolnego dla siebie. Powiedz mi, Leno, gdzie został ten klucz ukryty? Klucz został ukryty w dalekim Meksyku,
widziałam na mapie i uważam, że tam powinniśmy z Leną pojechać. I tak też zrobiłyście. Pojechałyście tak. Właśnie tam. I powiedz mi, czy wzięłyście na wyprawę jakieś zwierzątko? Tak, wzięłyśmy psa i rybki i... Jakie jeszcze zwierzątko? Kotka? Tak. Czy wiedziałyście, kto ten klucz ukrył? Ktoś bardzo zły, kto nie chciał, żeby ludzie mieli wolnego czasu? Nie byliśmy do końca pewni, ale w Meksyku okazało się, że to nie był ktoś, kto mieszkał w tym Meksyku, tylko to był pradawny bóg Egiptu, Ra, bóg słońca. On ukrył to w Meksyku, bo podejrzewał, że inni, którzy właśnie żyją w tym Egipcie, będą myśleli, że to on schował to do którejś piramidy. On to zrobił, żeby się inni jakby nie domyślili, gdzie on to ukrył. Aha, to bardzo to było takie skomplikowane. Tak. No a właśnie, a gdzie ten klucz był ukryty w tym Meksyku? Był ukryty w takim jakby zniszczonej świątyni. Aha, no świątynia jest dość duża, to musiało być jakieś szczególne miejsce. Wydaje nam się z Leną, że to wcześniej było jakby taki coś w stylu ołtarza, no i... Aha, i... Ale niestety to się zaczęło sypać i nikt tego nie mógł znaleźć, bo zostało to zakopane, bo nie wiemy, może przez jakieś trzęsienie ziemi ta świątynia... Rozburzyła tak. Się i ten klucz gdzieś wpadł do ziemi, tak? Tak, tak nam się wydaje. No to było trudne rzeczywiście zadanie, żeby ten klucz odnaleźć. I... Powiedz mi, miałyście jakieś przygody w czasie wyprawy? Tak, jak próbowałyśmy odnaleźć ten klucz, to kamienie z tej świątyni zaczęły się nagle na nas sypać i musiałyśmy wziąć ten szybko klucz i uciec przez okno tej świątyni. Takie Aha, jeszcze. Udało się wam? Na szczęście tak. A powiedz, Lena, jak zwierzątka zachowywały się w czasie wyprawy? Bardzo dobrze, były grzeczne i odważne. Tak? A które zwierzątko pomogło wam? Tak, wydaje nam się, że ryby pomogły, bo jak właśnie zaczęły spadać te kamienie, to zaczęły pluskać w wodę i wtedy my się obejrzałyśmy i zobaczyłyśmy, Aha, że... czyli dały wam jakby znak. Tak. A czy kotek jakoś pomógł albo pies? Pies bardzo dużo pomógł, bo nas chronił. Tak. A kot pomagał się chronić. Aha, też. Dobrze. I tak szłyście jak długo? No tak, około 12 godzin nawet szłyśmy do tej świątyni, bo to było jakby trochę ukryta i nieznana i tam nie jeździły na przykład żadne auta. Też Czyli droga cały czas była na nogach? No tak. A bardzo ciężka była ta droga, kamienista, pnąca się pod górę? No może nie była aż tak ciężka, ale w niektórych miejscach było to po prostu prawie, można powiedzieć, niektórzy by mogli powiedzieć, że to jest niemożliwe przejście, ale... Na szczęście też zwierzątka pomogły, na przykład drapały w tą skałę i jakoś się udało ją rozburzyć, bo... A czy ktoś was zaatakował? Tak, no jak szłyśmy, tak około już 5 godzin, to zaatakowali nas jakby tacy bezdomni trochę, tak z pustyni. Nie wiem za bardzo skąd oni się wzięli, ale wyskoczyli no i zaczęli właśnie nas atakować, musieliśmy szybko biec. Chcieli wam coś odebrać, na przykład jedzenie? Tak, chcieli jedzenie, wodę na przykład odebrać. Chcieli też wziąć psa, żeby... mieć dla siebie takiego stróża. Tak, takiego stróża i ryby, żeby też je zjeść później. Ale na szczęście się udało jakoś uciec. A kto wam pomógł? Czy ktoś przybył dobry z innej krainy? Niestety nie, ale udało nam się uciec za taki jakby taką skałę dużą. Trochę taka jakby klif to wyglądało tak nawet. No i uciekłyśmy tam i nam się na szczęście udało, ale... Ale trudno musiałyśmy było. Też tam poczekać tak 20 minut, bo oni dalej tam szukali, a w końcu dali sobie spokój na szczęście. I odeszli. Cały czas była ładna pogoda, czy też padał deszcz, albo burza na przykład? Trochę padał deszcz i jeden raz była burza. A co zrobiłyście, jak była burza? Było miejsce, gdzie można się było schronić? Tak, była taka jaskinia, gdzie się ukryliśmy. Razem ze zwierzętami, tak? Tak. A bardzo grzmiało? No niestety, no tak dosyć bardzo i nasze zwierzęta zaczęły trochę wariować, ale się udało to... Uspokoiłyście, tak? W końcu dotarłyście do świątyni.
I jak weszłyście, to co tam zostało? Bo część została zburzona. Znalazłyśmy jakby stare hieroglify właśnie z tym bogiem Ra. No też znaleźliśmy taki jakby grobowiec. Przywiozłyśmy go, bo tam nam się nie udało otworzyć, ale jakoś się udało go właśnie wynieść. Cała jedna ściana z świątyni była, widać, że tam było coś namalowane, właśnie bogowie egipscy. Mhm. Niestety farba zaczęła już schodzić i było widać tylko takie zarysy, na przykład rękę, głowę, nogę. I musiałyście długo kopać, żeby odnaleźć ten klucz? No, nie aż tak bardzo długo, bo też nam pies pomógł, bo... Łapami? No tak. A powiedz mi, Lena, czym ty kopałaś? My akurat zabraliśmy dwie takie małe łopaty, żeby kopać. I właśnie tą łopatą jedną kopałaś, tak? I dokopaliśmy też się skrzyni i tam był ukryty klucz. No, ta skrzynia była jakby trochę taka dosyć... No nie aż taka duża, no taka mniejsza, tak jak dłoń mniej więcej dorosłej osoby. Na niej było namalowane słońce, tak jakby egipskie, tak. A na słońcu był wymalowany Ra, właśnie tak jakby tak stał koło tego i niestety on przeczuł, że ktoś będzie próbował ukraść ten klucz i na tej skrzyni były jadowite węże. Ale namalowane, czy żywe? Niestety żywe. I co zrobiłyście z tymi wężami? Akurat kot nam pomógł i pies. Tylko było tak mało węży, były tylko dwa węże. No i jak już te węże zostały unieszkodliwione, która z was otwarła skrzynię? Otwierałyśmy razem, bo ta skrzynia była zamknięta. Ale na szczęście przez tyle lat, jak to na to padał deszcz, to zamek trochę zardzewiał i ostrymi kamieniami udało nam się wyważyć. Jego, tak? Ten klucz był w kolorze jakby złotym z tego co. I widać było, że kiedyś był na nim też namalowany właśnie wzór takiego jakby takiej tasiemki z napisem, nie udało nam się jeszcze rozszyfrować, ale jakby egipskie litery. Ta tasiemka była w kolorze bardzo mocno czerwonym, tak? Tak. Właśnie tak sobie wyobraziłam. A coś jeszcze czerwonego było na tym kluczu? No, niestety było to widać tak jakby tego, kto chował tą szkatułkę, zaatakowali w drodze. Aha. I tak jakby, no jego krew trochę poskapała na tym klucz. I została na tym kluczu? Tak. Niesamowite. I ten klucz macie? Tak. A już nakręciłyście nim zegar? Czy dopiero to zrobicie? Dopiero to zrobimy. Jesteśmy właśnie w drodze do tego zegara. I prawdopodobnie, bo trudno powiedzieć na pewno, będzie tak, że jak nakręcicie tym kluczem zegar, to w magiczny sposób nagle przybędzie wolnego czasu. A jak go będzie już tak dużo, to co wtedy byście najchętniej zrobiły? Najchętniej to byśmy może poszły na spokojny spacer z naszym psem. Tak? No na przykład pojechały nad jezioro, czy trochę takiego wypoczynku. A ty, jakbyś miała tak dużo wolnego czasu, to co byś najchętniej zrobiła? Pobawiłam się psem i kotem. Bardzo wam dziękuję za ciekawą rozmowę.
Witam w studio Kasię i Marlenę. Słyszałam, że zorganizowałyście wspaniałą wyprawę, której celem było odnalezienie magicznego klucza czasu. Marlenko, powiedz, jak to było? Czy wiedziałyście, gdzie ten klucz jest ukryty? Tak. I gdzie on był ukryty? W jakiej krainie? Tak. Kraina czarów. I Marlenka, ty dowiedziałaś się, że tam jest klucz i powiedziałaś o tym Kasi? Odwrotnie. Kasia powiedziała tobie, że tam jest ukryty klucz. Czy wiedziałyście, kto ten klucz schował? Voldemort. Dowiedziałaś się, że to zrobił Voldemort, tak? Mhm. Czy na wyprawę zabrałyście więc kogoś z krainy Hogwartu? Czy szłyście tylko we dwie? Czy może jeszcze jakieś zwierzęta? Ja wzięłam smoka. Smoka? Z jakiejś krainy? Takiego, co walczył o Harry Potter. Aha, co z nim walczył? Mhm. Harry Potter. Czy wiedziałyście, że to jest niebezpieczna wyprawa? Domyślałyście się? Tak. I mimo to, mimo pewnie strachu, który wam towarzyszył, jednak ośmieliłyście się wyruszyć w drogę. I powiedzcie, jak ta droga wyglądała? Skąd wyruszyłyście? Z jakiego miejsca? Z parku. Z parku, tak? Byłyście w parku i stamtąd wyruszyłyście. I jak szłyście? Przez park i jak dalej? Kasiu, pamiętasz? Przez lustro weszłyśmy. Ach, weszłyście przez... No to bardzo ciekawe. Weszłyście przez lustro. I znalazłyście w tej krainie czarów, w której właśnie był ukryty klucz. I teraz tak. Czy Kasiu, trzymałaś smoka za jakąś uzdę, czy on tak po prostu posłusznie za wami szedł? Ja na nim leciałam. Aha, leciałaś. A Marlenka? Też leciałam. Też. Obydwie żeście leciały na tym smoku. I to dość szybko ten czas upłynął, prawda? Do lasu. Do lasu. To był taki pewnie baśniowy las, tak? Bardzo gęsty i taki, w którym są różne dziwne stwory. Kogo spotkałyście? Elfa. Elfa. Możesz opowiedzieć, jak wyglądał? Miał białe włosy i miał niebieską sukienkę. Skrzydełka. Skrzydełka, tak. Czy ten elf był dobry? Tak. Pomógł wam? Tak. Czy ktoś was zaatakował? Z pomocnikami Voldemorta. Którzy znikali, tak? No i jak ta walka przebiegała? Różdżkami. Różdżkami, aha. I czy was w coś zamienili? Nie. Nie. Smok nas obronił. Smok, tak? Zionął ogniem? Po prostu, oj, i spalił ich pewnie. Czy oni zniknęli? Aha, zniknęli. Już potem się nie pojawili. I już się potem nie pojawili. A czy jakaś dobra postać pojawiła się, żeby wam dodać otuchy albo odwagi? Nimfa wodna. Nimfa wodna, tak? Czy ona, jak byłyście takie znużone tą całą drogą przez las, ochładzała was jakoś? Tak. A co miała takiego, że mogła was ochładzać? Jakiś eliksir w buteleczce? Tak. I jakiego był koloru? Niebieskiego. A zapach jaki miał? Jakiś kwiatów? Tak. Jakich? Róż. Róż, taki różany zapach. I skrapiała was tym eliksirem i już wam było chłodniej, tak? Tak. No i dotarłyście wreszcie do miejsca, gdzie był ukryty klucz. I gdzie on był ukryty? W zamku. Była taka komnata i tam była taka szklana miska jakby. Tak? Tam była taka dziwna wrażenie, nie dało jej się dotknąć i była taka muszla. I tak. Trzeba było tą wodę wypić całą. Z tego naczynia, tak? Mhm. A tą muszlę trzeba było wyciągnąć? Ta muszla była obok tego. Aha. W takim krzesełku drewnianym. Czyli trzeba było wypić ten płyn z tego naczynia, mhm, żeby w ogóle móc do tego klucza dotrzeć. I wypiłyście obydwie? Mhm. Jaki miał smak? Węgla. Węgla, to niesmaczny był? Nie. Nie. A kolor tego płynu? Granatowo-czarno-przeźroczysty. I wypiłyście cały ten płyn? Mhm. A miał smak kwaśny, gorzki, cierpki? Taki gorzki. Gorzki. I jak wypiłyście ten płyn, to coś się z wami stało? Nie, bo byliśmy tak trochę zmęczone. Zmęczone. I w jaki sposób już wiedziałyście, gdzie dotrzeć do klucza? Ten płyn wam dał taką jasność umysłu, że wiedziałyście, gdzie ten klucz jest? Nie, on był pod tą wodą, tylko ta woda jakby nie pozwalała, żeby go dotknąć. Rozumiem. Czyli jak wypiłyście ten płyn, to po prostu waszym oczom ukazał się
Klucz. Jak on wyglądał, Marlenko? Srebrno-złoty. Tak. Duży był czy mały? Taki średni. Podobno i ty, Małgosiu, i ty, Olku, zorganizowaliście wyprawę w poszukiwaniu klucza magicznego czasu. Powiedz mi, Małgosiu, gdzie był ukryty klucz? Bo wiem, że już odnaleźliście. Był ukryty w zaczarowanym lesie. A ten zaczarowany las w jakiej jest krainie? W krainie Narni. Kto jeszcze uczestniczył w tej wyprawie, którą ty zorganizowałaś? Uczestniczyła mój przyjaciel. Jak ma na imię? Nazywa się Tola. Jak, Małgosiu, dowiedziałaś się o tym, że ten klucz jest tam ukryty w tym lesie? Usłyszałam od kogoś, to tak naprawdę była legenda i chciałam się przekonać, czy to naprawdę jest legenda. To nie chciał, żeby ludzie mieli dużo wolnego czasu. Królowa Narni. Gdzie ona go ukryła w tym lesie, wiedziałaś? Znaczy, legenda mówiła, że w środku znajdowało się drzewo. Czy on był w dziupli? Tak. Razem z Tolą zaczęłyście tą wyprawę od przygotowań. No i co wzięłyście ze sobą? Wzięłyśmy coś do jedzenia, do picia. Wzięłyśmy mapę. Wzięłyśmy latarkę i linę. Linę, tak? Wyruszyliśmy z naszych domów. Gdzie, w jaki sposób przekroczyłyście tą granicę? Na granicy Polski było takie drzwi w lesie, koło drogi, no to z Tolą wyszliśmy tam, no i później one znikły. No i jak przebiegała ta wyprawa, tak od początku powiedz? Znaleźliśmy się na początku lasu. Szliśmy bardzo długo, aż w końcu zobaczyliśmy małego pieska, który był skaleczony, no to wzięliśmy go ze sobą. Przypuszczam, że królowa Narni zleciła pomocnikom, żeby zrobili coś, aby wam przeszkodzić. I to byli wilki, tak. Ale te czy one was zaatakowały? Słyszeliśmy, jak one do nas biegły, ale ten mały piesek pokazał nam taką kryjówkę i ominęliśmy ich. Szliśmy jeszcze godzinę, wtedy zobaczyliśmy Dorwala, chcieliśmy mu pomóc, ale on się okazał złym. Tak. No i nas zaatakował, ale... Siekierą? Tak. I co zrobiłyście? No i my go związaliśmy liną, no i później nas opuścił. A co zrobiłyście z toporem? Włożyliśmy go do dziupli. No i idziecie dalej. Już przeszliście połowę drogi? Aż dotarłyście do tej polany. Tak. Wiedziałyście z mapy, że to jest właśnie ta polana? Tak, wiedzieliśmy. I czy tu na przykład czary, złe czary działały ze zdwojoną mocą, bo już byłyście blisko miejsca? Nie, bo gdy wkroczyliśmy na polany, to dużo stwór się pojawiło w lesie koło polany, ale nie mogli przejść. To było takie jakieś pole magiczne. Zaczarowany krąg, tak? Tak. A co to były za stwory? Były wilki, niedźwiedzie, które były pod złą mocą. I wkroczyliście na polanę, podeszliście do tego drzewa. Przypominasz sobie, co to było za drzewo? Duży dąb. Dąb. Razem wyjęliśmy. Tak. I jak on wyglądał? Jak on wreszcie ujrzał światło dzienne? Gdy go dotknęliśmy, to cały ten las nie był już nie pokrytym śniegiem, tylko była zieleń. Tak. I wtedy on się rozmroził i... Ten klucz, tak? Tak, był zrobiony z drewna i był mak na nim przyczepiony. A tak, bo mak ma w ogóle czarodziejskie właściwości. I już spokojnie go wzięłyście? Tak. Gdzie go schowałyście? Do plecaka? Czy... Schowaliśmy go do plecaka. I dotarłyście do domu. I czy już nakręciłyście tym kluczem zegar, czy dopiero to zrobicie? Tak, nakręciliśmy już i cały czas wrócił. Co ty najchętniej robisz, jak masz dużo wolnego czasu? Lubię oglądać i grać w gry. A w jakie? Na przykład w Zgadnij Kto To. Czyli gry planszowe, tak? Tak. A na przykład rodzice, gdyby mieli wolnego czasu dużo, to co mogliby robić? Co by chętnie robili?
spędzaliby z nami czas. Z dziećmi, tak? Tak. Dobrze, bardzo ciekawie opowiadałaś o swojej wyprawie, a teraz chyba z chęcią posłuchamy, jak o swojej wyprawie opowie Olek. Olku, ty sam zorganizowałeś wyprawę? Tak. I kot. Kot. Zszedłeś z kotem. Mhm. Ten kot miał jakoś na imię? Tak. To powiedz. Bo znalazłem go jeden dzień przed wyprawą. Tak. I nazwałem go Rufik. Ładnie. Powiedz mi, bo już teraz wiesz, bo znalazłeś ten klucz, gdzie on był ukryty? Był ukryty w jaskini. Znajdowało się w lesie. Ja jeszcze tam nigdy nie byłem, ale nazwałam ją tak dla siebie Krainą Śniegu. Aha, Krainą Śniegu. Bo wszędzie był śnieg i lód. I lód. Nigdy tam nie było innej pory roku, tylko zima? Tak. Mhm. Od kogo dowiedziałeś się, że ten klucz tam jest, ten klucz magiczny czasu? Mówiono, że kiedyś ktoś tam poszedł, znalazł go, ale nie wrócił. To znaczy, chcę powiedzieć, wrócił, ale bez klucza, bo nie znalazł go. Jednak go nie znalazł. Mhm. I ty postanowiłeś pójść i znaleźć za wszelką cenę ten klucz. Tak. Czy miałeś jakąś mapę? Tak, miałam mapę. Miałam latarkę, wziąłem jedzenie i picie. Wyruszyłem z mojego domu. A w którym miejscu przekroczyłeś świat rzeczywisty i wszedłeś do świata fantazji? Mówili, że schowany jest w pewnym ogrodzie, który był niedaleko. Ja się tam zakradłem i znalazłem takie wejście w podziemi i wyszłem. No i jak już tam byłeś, to jak prowadziła droga? Było bardzo dużo śniegu. Na szczęście miałam mapę i były wskazówki, bo zobaczyłem właśnie jak przekroczyłem ten próg, to weszłam do tego światu i tam była taka wskazówka, strzałka, bo tam było skrzyżowanie dokładnie w tym miejscu, gdzie ja stałem i tam była strzałka do przodu, w lewo i w prawo, ale największa strzałka to była w prawo, więc tam poszłem i dalej było trochę trudniej, bo to już nie były strzałki, ale na przykład plusy albo minusy przy skrzyżowaniach, że minus to oznaczało, że nie wolno w tą drogę wchodzić, tak. A plus, że można tam było. Aha, i wiedziałeś jak iść, tak? Czy wiesz, kto zły schował ten klucz? Powiedz, kto czarodziej. To czarodziej. Czarodziej. Ten czarodziej wysłał swoich pomocników? Zaatakował wysłał ciebie. Wysłał pomocników. Jedyna moja broń to była siekiera, ale jej nie używałem do ataku, tylko unikałem, a oni wpadali w krzaki, gdzie było bardzo ostro. A oni to znaczy kto? To znaczy różne zwierzęta zaczarowane. To była zaczarowana kraina i tam i w lesie mogły być żyrafy, lwy, tygrysy, wszystkie zwierzęta. Mhm. Ale ciebie konkretnie kto zaatakował? Mnie tylko parę zwierząt, grupa kotów, dokładnie 6, wyszły z każdych stron. Ja chciałam na mnie skoczyć, to ja skoczyłam do góry i same siebie zaatakowały. Następni to byli 2 niedźwiedzie. Oni też na mnie skoczyli, ale ja w śniegu zobaczyłem tunel i... Schowałeś się. Tak, i przeszłem dalej i potem zobaczyłem wyjście z tego tunelu i zobaczyłem, że jestem w tej jaskini. A w którym miejscu jaskini był klucz schowany? Bo on był w bryłce lodu, znaczy nad jednym był zegar i pomyślałam, że w tej bryłce lodu był klucz, bo to był klucz... Bo to były ogromne bryły lodu i ten klucz to był magiczny lodowaty klucz, który wyglądał, który był z lodu, bo on był niezniszczalny, więc siekierą zniszczyłem ten zniszczalny lód, czyli ten prawdziwy, tak. I znalazłem klucz. Przekręciłam go w tym zegarze i potem przeszłam do mojego światu. A jak ten klucz wyglądał? Ach. Bo on był cały z lodu, to był trójkąt, a w środku był taki krzyżyk. To znaczy wydłużony krzyżyk i ten krzyżyk trzeba było wsadzić w dziurkę. Aha. I jak przekręciłeś, to raz, że wróciłeś do świata rzeczywistego, tak. A po drugie,
nagle nastąpił przypływ wolnego czasu. Tak. I teraz powiedz, jak ty masz dużo wolnego czasu, to co robisz najchętniej? Najchętniej, to znaczy dużo robię rzeczy, ale najchętniej to czytam książki, oglądam filmy i gram w gry. Z moim młodszym bratem Adamem to na przykład z samochodami. I też chciałbyś mieć dużo wolnego czasu, żeby się móc bawić, a nie, że są inne obowiązki. Tak. Cel wyprawy został osiągnięty. Tak. Klucz znaleziony i czas wolny przydzielony. Tak. Także dziękuję wam bardzo za rozmowę. Szalenie ciekawe były wasze wyprawy. Dzień dobry, witam w studio Anię i Ewę. Podobno razem przygotowałyście wyprawę, której celem było odnalezienie magicznego klucza czasu, czy tak? Tak. A jakieś zwierzęta były z wami? Niedźwiedź. Niedźwiedź, tak? Biały. Jak on miał na imię? Indio. Czyli Ania, Ewa i niedźwiedź Indio. Aniu, powiedz, skąd wiedziałyście, że w jakiejś krainie jest ukryty magiczny klucz czasu? Znaczy my nie wiedziałyśmy, tylko tak po prostu jakoś tam poszłyśmy. Tak jak coś przyciągnęło. Aha. Poczułyśmy to w sercu, że tam trzeba iść. Trzeba iść. A w ogóle wcześniej czułyście, że brakuje nam wolnego czasu? My bardzo to odczuwałyśmy. W związku z tym pewnie to drugie odczucie, że trzeba coś z tym zrobić. Tak. Ale wiedziałyście w ogóle, że magiczny klucz czasu sprawia, że tego czasu wolnego przybywa? O tym wiedziałyście? Nie. I do jakiej krainy weszłyście? Do lasu. Do zaczarowanego lasu. Tak, w którym było bardzo gorąco. Znaczy on jest tak jakby w basenie. Przygotowywałyście się do wyprawy długo? Nie. Tak w sumie włożyłyśmy rzeczy i poszłyśmy. Co zabrałyście? Latarkę, strój kąpielowy, klapki, jedzenie, picie. I jeszcze jedzenie dla niedźwiadka. Tak, no oczywiście, żeby on też miał coś do jedzenia. No i wyruszyłyście. Musiałyście w którymś momencie przekroczyć świat rzeczywisty i wejść do świata fantazji. Czy pamiętacie, jakie to było miejsce? Było to chyba drzewo. To było takie magiczne drzewo, z którego się sypał brokat. Och, to piękne drzewo. Piękne. Zamiast liści były liście takie jakby brokatowe, z których się sypiał brokat. Brokat. I ten brokat był różowy. Aha, jeszcze w różowym kolorze. I kiedy dowiedziałyście się takich rzeczy, że trzeba szukać klucza, że ten klucz jest potrzebny, żeby uruchomić wolny czas? My dowiedziałyśmy się tego od takiego kolegi naszego niedźwiedzia. Mhm. I też niedźwiadka. Tak. Mówił ludzkim głosem, tak? Tak. I my się od niego tego dowiedziałyśmy, bo po prostu przechodził sobie obok tego właśnie drzewa brokatowego. A czy wiedziałyście, w jakim miejscu w lesie ukryty jest klucz? Przyjaciel właśnie Indio dał nam mapę, gdzie prawdopodobnie znajduje się klucz. I na tej mapie było zaznaczone to miejsce? Było zaznaczone kilka miejsc i musiałyśmy sprawdzić, tak? Czyli trzymałyście się mapy? Tak. No i dobrze, rozpoczęłyście wędrówkę. Ktoś was zaatakował? Tak. Kto? Był to lew. Taki bardzo duży, dużo większy niż nas Indio, nasz niedźwiadek. I on był taki strasznie duży, ale na szczęście Indio nam pomógł. Indio nam pomógł, bo on miał taki specjalny listek, który odstrasza właśnie niektóre dzikie zwierzę. Zapachem swoim ten listek odstrasza? Tak. Albo tak, zapachem, ale też blaskiem. Aha, taki bardzo błyszczący. Mhm. I ruszyłyście dalej. Tak. Czy
Czy z powietrza was też ktoś atakował? Były to motyle, które zrzucały na nas różne trawy i różne takie twarde przedmioty, które znalazły w lesie. Motyle, jak zobaczyły Indio, to się lekko przestraszyły i chciały do niego podlecieć, lecz właśnie też zaatakował ich swoim tym listkiem. Jak już zobaczył ten listek, to niestety ten listek gdzieś uciekł z wiatrem i później go już nie miałyśmy. I czy jeszcze jakieś niebezpieczeństwo was spotkało? Tak, zobaczyłyśmy taką wielką armię jagód. Ojej, a nie miałyście przecież już listka. No nie miałyśmy, ale się ukryłyśmy, bo my bardzo często bawiłyśmy się w chowanego przed wyprawą, więc byłyśmy w tym bardzo dobre. Schowałyśmy się wśród wysokich traw, które tam rosły. Tak. I tam pomiędzy tymi trawami była jakby jaskinia mała, w której chował się lis, który nam potem pomagał. Bo Indio go znał. I teraz, dziewczyny, mówiłyście, że na mapie zaznaczone było kilka miejsc, gdzie ewentualnie mógł być schowany klucz. Pierwsze miejsce to było jakie, które sprawdziłyście? Było to miejsce na bardzo wysokiej górze. Wspinałyśmy się tam i... I wspięłyście się na sam szczyt i tam... Tak, podobno miał być klucz, ale go nie było. A ile tych miejsc w ogóle było? Znaleźliśmy klucz na czwartym miejscu. Dobrze, to teraz drugie miejsce. Gdzie było drugie? Drugie miejsce to była taka ogromna łąka i tam miało być w jakimś maku ukryty. W kwiecie. W kwiatku. No ale przejrzałyśmy wszystkie i niestety nie było w ani jednym. Trzecie miejsce. Było to wielkie miasto i... Które pojawiło się w magiczny sposób w tym lesie, tak? Tak. Czy to było takie leśne miasto? Nie. Na przykład domy z grzybów były? Nie. To było takie bardzo zwyczajne. Bardzo nowoczesne. Tylko chyba zminiaturyzowane trochę. No tak. Tak. I co? I w tym mieście gdzie miałyście szukać? W tym mieście miałyśmy szukać w domach, ponieważ tam na jakimś stole miał być właśnie ten klucz. Ojej. To ile domów przeszukałyście? Około 400. A Indio też szukał? Tak. Ale rozdzieliłyście się, mam nadzieję. Tak. Miałyśmy wysłać taki jakby znak kwiatowy, bo miałyśmy taki w takim woreczku, miałyśmy taki pył jakby. Zaczęło posypać? Tak. Tym pyłkiem? Wtedy ta osoba się od razu dowiadywała, bo coś w głowie... Tak. Otrzymywała informacje. No i zostało to miejsce czwarte. Tak, i to był taki ogromny basen, w którym byli służący. Mhm. No i niestety miałyśmy tam bardzo trudną sprawę, bo miałyśmy szukać zjeżdżalnia. Ale ci pomocnicy dla czarownicy, to oni właśnie bardzo lubili te zjeżdżalnie. No, ale na szczęście nasz Indio nam pomógł i jakoś ich zatrzymał, a my musiałyśmy szybko jechać po tych zjeżdżalniach i je szukać, tego klucza. I nagle Ewa spostrzegła, jakby, bo była zielona zjeżdżalnia i zielony klucz. Więc nagle spostrzegłyśmy... Że jest inny odcień klucza trochę. Troszeczkę. Ewa go chciała wyjąć, ale nie dała rady. Ja na szczęście od razu, jak zobaczyłam ten pyłek kwiatowy w głowie, to od razu pojechałam do tej zjeżdżalni, co Ewa była. No i ja udało mi się ją w głowę ciągnąć. Czy on był zielony przez to, że jakiś obrośnięty wodorostami? Ta zieleń to była zieleń szmaragdu, z którego był zrobiony. To był ten, właśnie ten klucz. On był zrobiony z brokatu. Zielonego. Tak. Czyli bardzo błyszczał. Tak. Tego nie trudno było zauważyć. Bo ogólnie ten las, to właśnie on był taki brokatowy. Czy ci pomocnicy, czy służący, jak nazwałaś tej jagody czarownicy, chcieli wam go odebrać? Tak. Trzeba było bardzo szybko uciekać. Gonili was? Tak, ale też znowu z Ewą bawiłyśmy się w berka, więc też miałyśmy bardzo szybko biegać i zawsze jak chodziłyśmy na jakieś zawody, to zawsze wygrywałyśmy pierwsze miejsce. To wspaniale, że wam się udało. Wiem, że piątego miejsca już nie szukałyście, ale gdzie było na mapie zaznaczone? Tak jest z ciekawości. Na mapie było zaznaczone na jakby samej górze tęczy, która znajdowała się... Która była brokatowa oczywiście. Tak. I była jakby ze stałego materiału i była ona najwyższym punktem w całym lesie. I to miejsce, w którym się faktycznie znalazł, było bardzo ciekawe. Takie wodne miejsce. Bardzo. I już przekręciłyście nim zegar? Nakręciłyście? Tak. Chociaż było bardzo trudno, ponieważ był bardzo ciężki. Tak, i jeszcze zegar był bardzo długo nieotwierany, więc był trochę zardzewiały. I
Odczułyście przypływ wolnego czasu? Zdecydowanie. Tak? Tak, ale dobrze. Ale jednak taka wędrówka była fajna. Jakaś coś nowego, coś tak. Mogłyśmy odkryć. No i przeżyłyście różne przygody. Tak. A poza tym umocniła się wasza przyjaźń. To też jest bardzo ważne. Tak, i Cindy też. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.